Widelec, bez którego dzisiaj nie wyobrażamy sobie żadnego posiłku, zwłaszcza obiadowego, bardzo długo nie przekonywał Europejczyków. Wyjątkiem byli właściwie tylko średniowieczni Włosi, którzy chętnie używali widelca jako pomocy przy jedzeniu ówczesnego spaghetti. Ówczesny widelec w formie przypominał bardziej widły, stąd też jego nazwa. Od słowa widły, widełki, rozwidlać, miał bowiem tylko dwa zęby i to tempo zakończone. Służył więc do rozgrabiania pokarmu, a i tak kęs mięsa ściągany był i kierowany do ust palcami. Nie pomagało w karierze widelcowi także stanowisko ówczesnego kościoła, który zakładał, że jest to diabelskie narzędzie, fanaberia, przejaw luksusu, gdyż gdyby Bóg chciał, aby widelec był narzędziem, które człowiek używa, nie stworzyłby mu dłoni. Ówczesnym wystarczały zdecydowanie własne palce. Elegancko było jeść dwoma palcami. Nóż ostro zakończony, którym ewentualnie nadziewano fragmenty jedzenia, bądź łyżka, która służyła do jedzenia sypkich pokarmów, na przykład kasz, lub płynnych jak zupa. Na dwór polski widelec zawędrował na początku wieku XVI wraz z włoskimi dworzanami Bony, królowej i żony Zygmunta Starego i coraz częściej używany był w kuchni możnych. Jeszcze na początku XVII wieku ze zdziwieniem podróżnik angielski obserwował zwyczaje włoskie jedzenia widelcem. Komentował to jednak faktem, że mają oni ciągle brudne ręce, dlatego zmuszeni są korzystać z widelca. Kariera widelca tak naprawdę rozpoczyna się dopiero w wieku XVII i XVIII. Wówczas widelec otrzymał dodatkowy ząbek, najpierw trzeci, potem czwarty. Ząbki zostały wyostrzone, dzięki temu można było nadziewać kęsy pokarmu, a nie tylko je rozgrabiać. W tymże czasie widelec uzyskał formę łukowato wygiętą, tak aby można było nim także zgarniać pokarm. Skoro wiemy już, czym jedli ówcześni, to zastanówmy się, co znajdowało się na ich talerzach.